Witajcie w pierwszym Get Ready With Me na tym kanale. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę pokrótce, jaką pielęgnację robię z rana. Będzie to, słuchajcie, bardzo szybki film, bo mam strasznie, strasznie zabiegany teraz czas. Widzicie to? To była dziura w ścianie. Też między innymi dlatego ciężko mi jest nagrywać, bo boję się, że zaraz tu za ścianą odpalam jakieś wiertarki albo jakieś młotki. Opowiem Wam troszkę, co się dzieje. Jeny, widzicie, jaka jestem chaotyczna strasznie. Może zacznijmy od tego, co już się wydarzyło tutaj na mojej buźce, a więc umyłam sobie buźkę tą Mixą. To jest moje odkrycie. Wspaniale się czuję po tym. Stawiam na to, że mniej znaczy więcej, więc nakładam teraz sobie tylko z rana taki kremik. Strasznie go kocham po prostu, on jest taki, ma taką żelową konsystencję, po prostu jest taki wspaniały żeluś. O, możecie właśnie słyszeć, jak jakiś pan robotnik sobie gwiżdże. Ogólnie to może Wam opowiem, o co chodzi. Za ścianą mieszkał taki dziadzio starszy, nie wiem, 90-letni jak nic. I on, nie wiem, umarł chyba. Bo go tam nie ma i ktoś wykupił to mieszkanie i teraz tam jest remont i on już trwa od nowego roku, od stycznia, a jest, słuchajcie, marzec, więc... Och, dobra, zaraz wracam do historii. Teraz używam SPF-u 30 Sliren. Naprawdę już od ponad roku go używam i bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza. Latem używam 50. Czekam, aż wykończę go, żeby zacząć już 50, bo słońce często już teraz bywa coraz mocniejsze. Ale wiecie, wczoraj na przykład padał deszcz i było mega szaro, burro, ponuro, obleśnie. A dzisiaj już zobaczcie, mam piękne słoneczko. Także teraz to różnie bywa. I słuchajcie, i ten remont trwa tam już tak długo. Najpierw rozkuwali chyba wszystkie możliwe ściany w tamtym mieszkaniu. Po prostu wiecie, rozwałka totalna, było słychać. Następnie przyszli elektrycy robić, nie wiem, coś tam robić, instalację elektryczną, nie wiem, czy to się tak nazywa, nie mam pojęcia, słuchajcie, nie znam się. W każdym razie oni skuwali, po prostu musieli się dostać do jakichś rur czy coś i słuchajcie, w tym miejscu przebili się na wylot do naszego mieszkania. Ja byłam po prostu załamana. Dobra, słuchajcie, na usta sobie nakładam maść na brodawki w okresie ciąży i karmienia. Natomiast to jest, słuchajcie, czysta lanolina. Czysta lanolina. Ja mam strasznie zniszczone usta, bo gryzę. Nie ukrywam tego. No i słuchajcie, dziura powstała dosłownie miesiąc temu. Miesiąc temu nam się przebili, myśmy musieli po prostu kartką zakleić sobie to miejsce. Jakby dogadaliśmy się z tym właścicielem tego mieszkania, że jak przyjdą robotnicy wykańczać mieszkanie, to że oni nam to po prostu zrobią. Przyszedł robotnik we wtorek teraz i załatał tą dziurę. I dzisiaj dopiero, czyli jest piątek, słuchajcie, we wtorek łatał dziurę takim po prostu tynkiem i dzisiaj przyszli pachlować po prostu i będą, wiecie, wyrównywać potem i malować całą ścianę. I co jest najciekawsze, my mamy mieszkanie, że ta ściana i ta są białe, a ta i tamta były takie trochę szaro, jakieś takie, wiecie, inne. No i teraz ta inna właśnie ściana jest zrobiona. Ja nie wiem, po prostu słuchajcie, co tu się będzie działo, ale wiecie co? Nieważne, co tu się będzie działo, ważne, żeby to już się zakończyło, bo my jesteśmy tak zagraceni. Cała nasza sypialnia to jest po prostu jedno wielkie gratowisko. Jest po prostu graciarnią. No po prostu marzę tylko, żeby to się szybko skończyło, żeby ten remont niechciany, nieplanowany remont po prostu już się zakończył, żebyśmy mogli tutaj wrócić do tego, co było. No co zrobisz? No nic nie zrobisz. Dobra, słuchajcie, i to jest cała moja pielęgnacja z rana. To co, zaczynamy teraz makijaż. Idę namoczyć gąbeczkę i wracam do Was. Na początku zaczynam od brwi. Ogólnie jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja nie do końca umiem malować te brwi i nie do końca mam do tego odpowiednie narzędzia. Jeny, w kamerze ta brwi wygląda strasznie. Tu nie mam brwi, ja tu mam. Ale powiem Wam tak, na żywo to wygląda spoko. Chciałabym to umieć zrobić lepiej, jakoś to udoskonalić, no ale niestety, no nie wiem jeszcze za bardzo jak. Muszę się w tym temacie troszkę bardziej jeszcze zorientować. Jakieś mydełka, jakieś żele do brwi, nie wiem, coś w ten deseń. Ja będę musiała poszukać. No na razie to się prezentuje tak. Przechodzimy teraz do mordki. Będę używać Better Than Perfect. I lecimy gąbeczką. Słuchajcie, ona już jest przeżuta normalnie, ale działa.
robi co ma robić. Ja sobie dokładam odrobinkę tego Fenty podkładu, bo on bardziej kryje i tak na przykład właśnie na czoło, tam gdzie po prostu jeszcze mi prześwitują niedoskonałości, to ja sobie tam to doklepuję. Teraz przechodzimy do korektora. Też korektor z Eveliny Kosmetycznej. Nie wiem, czy tak się mówi, jedna TikTokerka tak mówi, więc mi się to strasznie spodobało. Kojarzycie, też na promce. Nigdy, nigdy nie kupuję bez promocji, słuchajcie, tych rzeczy. Tylko na promocjach. Rozjaśniam okolice pod oczami. I drugie oczko. Jak widzieliście, też nosek sobie troszkę rozjaśniłam. Tutaj skrzydełka nosa i ruchoma powieka. Tutaj troszkę też, bo mam troszkę właśnie tych niedoskonałości jeszcze widocznych. I pięknie. No i dobra, no i super. I teraz słuchajcie, zdradzę wam mój tip na róż na policzki. Uwaga, mam taką pomadkę z Maybelline. O taką. Daję sobie ją na łapkę. I daję tego z Fenty. I teraz słuchajcie, mieszam to sobie. Powstał mój róż. I teraz dupką, wycieram palucha, aplikuję. Mam nadzieję, że nie wszedł troszkę za ciemny. Troszkę, może troszkę, ale spoko, bo pamiętajcie, że jeszcze to będziemy pudrować. Także niczym się nie przejmujemy. Troszkę na nosek, słuchajcie, daję sobie. Dobra, trochę przesadziłam z tym nosem. Nie do końca o takie chodziło, no nic, trudno. Teraz patrzcie, tym bokiem, którym robiłam podkład i to wszystko, teraz sobie rozcieram te brzegi jakby tego różu, które sobie zaaplikowałam, żeby był bardziej taki topiony w skórę, a nie taki, wiecie, oddzielony. Lecimy dalej. Teraz pudrujemy buźkę. Używam pudru z Maybelline Affinitone. Nigdy nie szuram po twarzy, tylko sobie wklepuję. Mamy puder. I idziemy do bronzera. Uwaga, wiecie, gdzie go znalazłam? To jest bronzer z Revolution Mega Bronzer 01 odcień Cool. Wiecie, gdzie go znalazłam? W Społem! On był za 19 coś, a ja go kupiłam za 17 coś, bo jeszcze była dodatkowa promka w Społem. Całą twarz sobie jakby obramowuję bronzerkiem. No mówię, z tym nosem to troszkę przesadziłam, ale wiecie co, może da się to naprawić korektorkiem. Drobinkę na środek noska. O, pięknie, no, od razu lepiej. To co, szybkie oczy. Oczy. Oczy są easy, ja po prostu nakładam rozświetlacz na moje oczka. Ale dzisiaj mam ochotę na bardziej na ten cień z Sephory. O, taki piękny, 205 kolor. Ja sobie go po prostu wklepuję w moją powiekę. On tak się pięknie mieni. Słuchajcie, ja go miałam na moim ślubie. Aż pod brew. Kolejną rzeczą, którą robię, jest kredka na linię wodną. Jak widzicie, tutaj wyjeżdżam troszeczkę bardziej w tym wewnętrznym kąciku. Po prostu, żeby otworzyć oko. Teraz, moi drodzy, bierzemy sobie taką kredkę z Rimmela brązową. Scandal Eyes. Rimmel Chocolate Brown 002 kolor. To jest wodoodporna kredka. Ja sobie troszkę tutaj ten kącik też jakby otwieram, tylko właśnie w drugą stronę, przyciemniając zewnętrzny kącik. Przyciemniamy. Wiecie co? Jeszcze sobie mogę to tak przyklepać tym z paletki Lexi. Tak, wiem, strasznie drogie były te paletki, ale słuchajcie, ja jestem jej wierną fanką od lat. Odkąd ona jeszcze nie była w teamie X nawet. Sobie tą kreskę tym najciemniejszym cieniem podbijam tu. Aha, zapomniałam o rozświetlaczu. Teraz biorę rozświetlacz z Vibo Royal Shimmer. Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, bo ja go dawno temu kupowałam. Słoneczko pięknie świeci. Och, jakby już tak mogło zostać na stałe, co nie? Super! I co nam zostało? Rzęsy! Eveline Cosmetics. Eveline Kosmetyczna. Ja go strasznie lubię. Pamiętam, że go używałam w gimnazjum, potem się przerzuciłam na jakieś inne, a teraz znowu do niego sobie wróciłam. Bardziej skupiam się w zewnętrznym kąciku. O, żeby był właśnie taki efekt otwartego oka. Ej, w tym słońcu nawet ładnie to wygląda. Ej, wiecie co? Nie rozumiem, jak można malować tak drugie oko. Ja tego po prostu nie rozumiem. Czemu po prostu nie obrócić sobie właśnie ręki i po prostu, wiecie, tak jak szczoteczka została stworzona. Nie wiem, mi jest tak wygodniej w każdym razie. Ale zawsze jak widzę te wszystkie tiktokerki czy tam influencerki, które malują tak,
To ja po prostu nie wiem, nie wiem jak one to robią. I teraz dolna. To jest też fajny właśnie patent, jeśli chodzi o ten róż, że teraz tą samą pomadkę, jak sobie delikatnie nałożę na usta, to jest, wiecie, spójnie po prostu z policzkami. Nie ma stresu, że coś nie będzie kolorystycznie pasowało. To jest ten sam produkt na policzkach i na ustach. Teraz w słoneczku, słuchajcie. Spróbujmy jakoś, o. Najpierw wam pokażę wspaniałą dziurę w naszej ścianie. Piękna. Dobra, słuchajcie, outfitik szybciutko wam pokażę. I tak się prezentuje outfit. Ołówkowa spódnica z takim rozcięciem tutaj. Spódnicę zamówiłam z AliExpress, ale jest świetna, po prostu jest cudowna. Naprawdę bardzo wygodna, taka dresowa spódnica w zasadzie. Do tego mam takie rajstopki w serduszkach, krótki. Się prezentują. No i co? Taki wygląda cały look. Tak się prezentuje. Idziemy właśnie odebrać jeszcze paczki. Wczoraj była ulewa, wczoraj była szaruga totalna. Dzisiaj jest za to piękne słoneczko, ale straszny wicher. No nic, idziemy. Takich krótki spacerek, zawsze coś. O matko, strasznie wieje. Jest! O matko, jakaś wielka. Wcale nie. No to wracamy. Trzy paczuchy. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Słyszymy się w środę w podcaście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!